Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon i witam Was w najnowszym materiale unboxingowym z serii Bakugan Armored Alliance na moim kanale. Po najnowszym specjalnym Bakugear Packu z Dragonoidem Ventusa, Hydrusem Chaosu oraz Troxem Darkusa czas na kolejny potężny unboxing, gdyż podobnie jak przy fuzjach mam do odpakowania nie jeden, a aż cztery zestawy. Są to kolejno Aquos Ramparian Ultra oraz jego Tempest Generator, Chaos Cyrus Ultra oraz jej Bolt Bow, Pyrus Gilator Ultra oraz jego Fire Launcher, a także Darkus Tretorius Ultra i jego Darkus Sledge. Każdego z tych Bakuganów już omawiałam w dedykowanym każdemu filmie, więc dziś skupię się jedynie na ich aspekcie wizualnym. Natomiast poszczegółowe statystyki każdego z nich zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmów. A dlaczego w ogóle postanowiłam przyjrzeć się tylko wyglądowi tych Bakuganów? Jak już możecie tu zauważyć, to nie są zwyczajne wersje tych postaci. Już od mniej więcej trzeciej fali, za wyjątkiem Bakuganów domeny Aurelius z jakiegoś powodu, Spin Master postanowiło przywrócić do życia specjalny wariant Translucent, który pierwszy raz pojawił się w czasach klasycznej serii. Od drugiego sezonu klasyków, czyli nowej Westroi, zaczęto mówić na te Bakugany Baku Light, ale tak naprawdę można używać obu nazw zamiennie, gdyż w praktyce oznaczają właściwie to samo. Pierwszym Bakuganem z rebootu, który otrzymał wersję Baku Light w Armored Alliance, był Ventus Batrix Ultra, którego omawiałam już jakiś czas temu. Po nim miałam w planach omówić jeszcze Darkus Cyrus Ultra, ale plany uległy zmianom, ja przyspieszyłam cały swój harmonogram, żeby zdążyć z fuzjami, no i jakoś tak wyszło, że nigdy jej Wam nie pokazałam. Ale w sumie nic straconego, o czym pod koniec tego filmu jeszcze się przekonacie. Tymczasem przyjrzyjmy się jeszcze na moment opakowaniom. U góry widać arty każdego z Bakuganów, który używa swojej Bakubroni. Poza Tretoriusem reszta prezentuje się całkiem ładnie. Niżej widać już same Bakugany, przy czym tu najbardziej podoba mi się, jak wygląda Ramparian oraz Cyrus. Pierwszy ze względu na odcień przezroczystego plastiku, a kłosy pięknie się prezentują w wersji Bakulite. Z kolei Cyrus jest o tyle ciekawa, że wygląda prawie jak Bakugan typu Diamond. A przecież ta postać nie otrzymała wariantu diamentowego, więc w sumie niezły bonus. Pod tym wszystkim oczywiście mamy także imiona poszczególnych Bakuganów i ich znaczki domen, a obok wyszczególnione jest po jednym bakurdzeniu. Wszystkie zestawy poza Gilatorem mają tutaj zielone piąstki, czyli niezbyt ciekawy prognostyk, jakby nie patrzeć. Ciekawie jednak zaczyna się robić po drugiej stronie, gdyż ponownie widać, jakby moje modły zostały wreszcie wysłuchane. Wreszcie nie ma tu tylko tej ściany tekstu, ale są też zawarte rendery 3D poszczególnych Bakuganów. Nie są one co prawda tym samym, co w edycji amerykańskiej, ale ogromnie doceniam, że zostały tu już umieszczone. Obok tych renderów jest także wspomniana zawartość każdego zestawu, czyli karta postaci, supermocy oraz po dwa bakurdzenie. Dodatkowo jest także wspomniany poziom trudności każdego z Bakuganów. Ramparian to drugi poziom, Cyrus także, z kolei Gilator oraz Tretorius to pierwszy poziom trudności. Ale generalnie żaden z tych Bakuganów nie sprawia większych trudności przy składaniu, co zresztą pokażę Wam w dalszej części materiału. No ale dobra, dość tego wprowadzenia. Pora zająć się odpakowaniem tego wszystkiego i przekonaniu się, czy te Bakugany są naprawdę tak wspaniałe na żywo, jak wyglądają już w swoich opakowaniach. Przy okazji też, zanim przejdę dalej, to chciałabym zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem, jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, a także zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych nowości z mojej strony. Zresztą, im nas tu więcej, tym lepiej, czyż nie? No a teraz biorę się wreszcie za odpakowywanie, tak więc 3, 2, 1... No i proszę bardzo, tak oto prezentuje się cała zawartość wszystkich czterech zestawów Bakuganów z ich Bakubroniami. Na początek tradycyjnie formalności. Do każdego z zestawów dołączone są karteczki z instrukcjami do gry, natomiast są to instrukcje zawierające grę tylko na bakurdzeniach, a dzisiaj już możemy grać na kartach otwarcia, więc te karteczki tutaj nie będą nas interesować, dlatego ja je odłożę, nie będę już nimi się zajmować. Kolejne karteczki, które tutaj są, to oczywiście instrukcje składania poszczególnych Bakuganów. Zobaczmy je dla formalności, gdyż każdego z tych Bakuganów już wiem, jak składać. Ja to Wam później oczywiście też pokażę. Spisem Bakuganów nie będziemy się za bardzo przejmować, bo to już jest coś, co było i nie ma tam nic nowego niestety. No i mamy Ramparyana Ultra. Proste składanie, 10 kroków. Właściwie tylko jeden manualny element do złożenia, więc prosty Bakugan. Fajnie, że jest tutaj wersja Translucent dołożona właśnie, a nie ta wersja standardowa, jeżeli chodzi o model, na którym jest to wszystko pokazane. Kolejna instrukcja to instrukcja dla Chaos Cyrus Ultra. I tutaj ponownie
też mamy wariant translucent. Fajnie, że dbają o takie detale właśnie jak odpowiedni render 3D z figurką. I naprawdę ta Cyrus wygląda trochę jak wersja diamentowa. Można się nieźle pomylić tak naprawdę. Mamy tutaj 9 kroków i jest to również całkiem prosty Bakugan. No trochę jest upierdliwość z tą głową, ale generalnie nie powinien sprawiać problemów. Kolejna instrukcja to instrukcja dla Tyrus Gilatora Ultra. No i tutaj już jest w sumie zaskoczenie, ponieważ zamiast wariantu translucent mamy wariant zwykły. Opcjonalnie to jest translucent, ale po prostu bardzo jaskrawy i właściwie nie widać różnic między nim a wariantem podstawowym. Mamy tutaj tak samo jak przy Cyrus 9 kroków. Mamy w sumie 4 elementy manualne, no bo każda z łap jest manualna. Trochę jest upierdliwości przy tym ogonie, ale generalnie też nie ma żadnego większego problemu z tym Bakuganem. No i ostatnia instrukcja dotyczy Darkus Stretoriusa Ultra. No tutaj jest... No to jest Bakugan, którego ogólnie nie lubię. Jest on też banalnie prosty, najprostszy chyba z tych wszystkich, które tutaj są. Posiada zaledwie 6 kroków składania. Też jest tutaj zrobiony wariant translucent. Natomiast co ciekawe, jest tutaj znaczek diamentu przy imieniu Bakugana z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Pozostałe Bakugany miały normalnie swoje znaczki domen, a ten ma po prostu znaczek diamentowy. Dziwne. Ale mówię, ten Bakugan jest najprostszy z całej tej czwórki, więc odłożę te wszystkie instrukcje. One nie będą mi tutaj już potrzebne. Jak składać poszczególne Bakugany, pokażę Wam w dalszej części tego materiału. Można powiedzieć, że formalności ciąg dalszy, ponieważ w dalszej kolejności przyjrzę się poszczególnym bakurdzeniom, które są dołączane do każdego z Bakuganów. I najpierw bakurdzenie dla Aquos Rampariana Ultra. Są to wszystkie takie same bakurdzenie, które już były przy tych Bakuganach w wersjach podstawowych, więc nie będzie tutaj zaskoczenia. Przy Ramparianie mamy pomarańczową tarczę i zieloną piąskę, a statystyki, jakie niosą, to zielona piąska plus 1 punkt damage i dodatkowo minus 2 karty energii dla karty baku broni. Generalnie może być, ale szału to nie robi. Ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 1. Z kolei pomarańczowa tarcza to jest plus 250 B-Power i ma ona oznaczenie numer 42. Kolejne bakurdzenie to bakurdzenie dla Chaos Cyrus Ultra. Tak samo mamy tutaj zieloną piąstkę i pomarańczową tarczę, a statystyki, jakie niosą, są następujące. Pomarańczowa tarcza to plus 150 B-Power i minus 2 karty energii do karty Bakugir, czyli generalnie może być. Ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 9. Z kolei zielona piątka tutaj to jest minus 1 punkt damage. I ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 25. Kolejne bakurdzenie to bakurdzenie dla Pyrus Gilatora. Tu jest trochę inaczej, ponieważ co prawda mamy pomarańczową tarczę, ale drugim bakurdzeniem jest Helixa. I statystyki, jakie niosą te dwa bakurdzenie, są następujące. Dla Helixy jest to plus 300 B-Power i 3 punkt damage. Ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 64. Z kolei pomarańczowa tarcza to tak samo jak przy poprzednim. Plus 250 B-Power mocy i minus 1 kartę energii do karty Bakugir. I ten bakurdzeń ma oznaczenie numer 11. No i ostatnie dwa bakurdzenie dla Darkus Stretoriusa Ultra. Tu już mamy dwie zielone piąstki. Za dużo tych zielonych piąstek, naprawdę. Zobaczmy te statystyki. Mamy tutaj plus 100 B-Power mocy, a także Darkus oraz Aquos otrzymują plus 3 punkty damage. Jest to bakurdzeń o oznaczeniu numer 30, a kolejny bakurdzeń zielonej piąski to minus 3 punkty damage. Jest to bakurdzeń o oznaczeniu numer 27, czyli tutaj już szału niestety nie ma przy tych bakurdzeniach. Na razie je wszystkie tutaj położę, niech one mi nie przeszkadzają. Na razie przynajmniej. Teraz czas na karty Bakugir, albo tak jak już powinniśmy nazywać to po polsku, karty baku broni. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tego tłumaczenia, no ale w końcu kiedyś trzeba, prawda? Więc zacznijmy. Karty są ułożone w tej samej kolejności, w której będę później zajmować się Bakuganami. Czyli najpierw będzie dla Aquos Rampariana, później dla Chaos Cyrus Ultra, następna karta będzie dla Pyrus Gilatora Ultra i ostatnia karta z tego zestawu będzie dla Darkus Stretoriusa Ultra. Więc zobaczmy, jakie statystyki kryją się za poszczególnymi kartami baku broni dla każdego z tych Bakuganów. Pierwsza karta to karta dla Aquosa i nazywa się Delekinesis Crowd. Kosztuje 6 kart energii, co jest całkiem dużą ceną, natomiast daje nam plus 600 B-Power mocy i aż 6 punktów damage. Czyli jest całkiem ok, jeżeli chodzi o statystyki, ale ta karta ma coś jeszcze w sobie wyjątkowego, co zostało wprowadzone w secie o nazwie Shides of Vestroia. To był bodajże trzeci set chyba kart w Armored Alliance. Widzicie tutaj z prawej strony, mniej więcej na pasku, gdzie jest napisane Bakugir, jest taki dziwny znaczek
przypominając jakąś głowę albo tarczę z numerem 2, prawda? Ten znaczek jest rodzajem mechaniki, która została właśnie wprowadzona w tym trzecim secie kart Shades of Vestroia. I co ciekawe, jest to mechanika ekskluzywna dla kart właśnie Bakugir. Ta mechanika nazywa się Armor, czyli generalnie na polski możemy to przetłumaczyć jako rodzaj zbroi albo obrony. Chodzi o to, że w momencie, kiedy przegramy bitwę i odrzucamy karty, i ta karta nam się pojawi właśnie, to możemy zanegować tyle punktów damage, ile dana karta z tym znaczkiem armor posiada. Czyli jeżeli tutaj mamy 2 punkty tego armor, to możemy zanegować 3 punkty damage, ponieważ ta karta liczy się jako 1 plus jeszcze kolejne 2. A przynajmniej tak zdążyłam wyczytać na Bakugan Wiki. Sama jeszcze nie miałam do czynienia z tą mechaniką, więc nie do końca wiem, jak ona funkcjonuje. Ale taka jest teoria przynajmniej, którą zdążyłam poznać od teoretycznej strony tylko i wyłącznie. W sumie ciekawe, jakby się zastanowić. Szczególnie, że jest to ekskluzywna rzecz dla kart Bakugir. Żaden inny typ kart nie może mieć czegoś takiego właśnie jak armor. Więc jakby nie patrzeć, naprawdę ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o art tej karty, mamy tutaj Aquos Lampariana, co w sumie pasuje do zestawu, z którym przychodzi. Szkoda tylko, że zamiast normalnego Bakugir Lampariana mamy tutaj niestety telekinetyczną koronę. Kurczę, trochę to jest śmieszne jednak nazewnictwo. No ale tak mniej więcej wygląda. Generalnie karta jest całkiem spoko, myślę. Kolejna karta to karta, która idzie z Chaos Cyrus Ultra. Nazywa się Rainbow Sparkle Cannon of Doom. Strasznie długa i dziwna nazwa. Karta kosztuje 5 kart energii, zapewnia nam 400 B-Power mocy oraz 4 punkty damage. Co prawda trochę droga, ale jeżeli trafimy na Bakurdzeń, który obniżyłby nam ten koszt, to w sumie można byłoby to rozważyć. Poza tym, tak samo jak poprzednia karta, tutaj także mamy znaczek tej mechaniki Armor, która jest ekskluzywna właśnie dla kart Bakugir. Tutaj jest już 1 punkt, czyli możemy jak gdyby 2 karty uratować, zanegować 2 punkty damage. Mówię, w dalszym ciągu to jest tylko teoria, którą zdążyłam przeczytać i nie do końca wiem, jak to ma takie prawidłowe zastosowanie w grze, no bo nigdy nie miałam okazji ani użyć, ani w sumie nigdzie zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o artwork na tej karcie, to jest chyba najdziwniejsza karta wizualnie, jaką kiedykolwiek widziałam. Znowu mamy Kabo, który występuje na niezliczonej ilości kart dla chaosu, natomiast tym razem strzela jakimś działkiem po prostu tęczowym, który się nazywa Cannon of Doom, czyli kanonada zagłady. Kurczę, to jest strasznie dziwne. Ale generalnie ten art jest wykonany prawidłowo. W sumie jest trochę śmieszny. Czemu nie poniekąd? Następna karta to już karta dla Pyrusa, która idzie z Gilatorem Ultra i nazywa się Burn Cutter. Kosztuje 3 karty energii, żeby ją zastosować i otrzymujemy dzięki niej plus 100 B-Power i 5 punktów damage. No i tak samo jak pozostałe 2, mamy tutaj jeszcze dodatkowo właśnie tą mechanikę armor. Natomiast jeżeli chodzi o art, który tutaj mamy, przedstawia on Pyrus Troxa i jego właśnie Burn Cutter. Przynajmniej tak powinniśmy nazywać baku broń dla Pyrus Troxa, tak mi się wydaje. No ale mniej więcej to tyle, jeżeli chodzi o tą kartę baku broni. Ostatnia karta baku broni idzie z Darkus Tretoriusem Ultra i zawiera kartę dla Darkusa, którą jest po raz kolejny Scorching Swords. Tą kartę już chyba mam w trzecim albo czwartym zestawie, nie jestem pewna, ale bardzo często ją dostaję niestety. Znaczy, niby jest dobra, ale co za dużo to niezdrowo chyba, prawda? Wolałabym większą różnorodność. Karta ta kosztuje 2 karty energii, zapewnia nam 100 B-Power mocy i 1 punkt damage, a dodatkowo Shadow Strike'a, czyli przeciwnik nie może nam ani obniżyć punktów damage, ani punktów mocy. Shadow Strike jest zawsze w cenie, za 2 karty energii bardzo opłacalna karta. Z jednej strony powinnam się cieszyć, że dostaję już ją po raz kolejny, ale naprawdę? Ale tak prezentują się poszczególne karty baku broni dla każdego z Bakuganów. Odłożę te karty tutaj na bok, żeby mi już na razie nie przeszkadzały, ponieważ czas skupić się na innych elementach, które tutaj mamy, a mianowicie na kartach postaci. Przypomnę tylko, że zajmę się tylko podstawowymi statystykami. Nie będę zagłębiać się w kolejne ewolucje, ponieważ wszystko, co mogłam o tych ewolucjach opowiedzieć, zostało powiedziane w dedykowanym filmie dla każdej z tych postaci. Więc przyjrzę się jedynie podstawowym statystykom, jakie niosą te postacie.
Więc zacznijmy. Pierwszą postacią jest Aquos Ramparian Ultra. Bok urdzenia jakich wymaga to zielona piąstka i pomarańczowa tarcza. Podstawowy B-Power 600 punktów i 5 punktów damage. Nie posiada niestety żadnego dodatkowego efektu. Bazowe statystyki mogłyby być, gdyby trochę nie te bok urdzenie. Zwłaszcza zielona piąstka, która, no nie oszukujmy się, nie jest idealnym bok urdzeniem i zazwyczaj nie daje zbyt dobrych bonusów. Z kolei sam Ramparian Ultra prezentuje się tutaj bardzo fajnie na tej karcie. Cały czas mi się ona podoba. Mimo, że już minęło trochę czasu, to nadal uważam, że jest ona fajnie zrobiona. Kolejna postać to Chaos Cyrus Ultra. Podobnie jak Ramparian, wymaga właśnie bok urdzeni, którymi są zielona piąstka i pomarańczowa tarcza. Podstawowy B-Power 700 punktów mocy oraz 1 punkt damage. Nie posiada niestety żadnego efektu, chociaż bazowe statystyki są całkiem niezłe. Niski poziom damage, ale bazowy B-Power jest całkiem niezły. Poza tym na swoim arcie Cyrus prezentuje się przepięknie. Nadal uwielbiam tego Bakugana, jak został zaprojektowany. Śmieszy mnie, że w zasadzie swoim wyglądem przypomina Vernę. Choć szkoda oczywiście, że Verną ostatecznie się nie okazała. Ale nadal bardzo lubię tego Bakugana. Ciekawa propozycja w Armored Alliance. No i żal tylko, że niestety musieliśmy po jednym sezonie pożegnać z Cyrus. Kolejny Bakugan to Gilator Ultra. Bok urdzenie jakie wymaga to Helixa i pomarańczowa tarcza. Podstawowy B-Power 400 punktów oraz 6 punktów damage. Czyli bazowe statystyki całkiem niezłe, zwłaszcza te punkty damage są na całkiem niezłym poziomie. Niestety sam Bakugan nie posiada tutaj żadnego dodatkowego efektu, więc w zasadzie nie ma co tutaj więcej omawiać. Jeżeli chodzi o art, na którym jest tutaj przedstawiony, to co już mówiłam w filmie dedykowanym temu Bakuganowi, bardziej wolę jego wygląd w anime niż tutaj na karcie. I to jest jeden z nielicznych Bakuganów, o którym mogę coś takiego powiedzieć. No jakoś po prostu to, jak wygląda tutaj na karcie, mi nie leży. Nie jestem przekonana, nie do końca mi się po prostu podoba tutaj. Ale tyle jeżeli chodzi o Gilatora. Czas na ostatnią postać, którą jest Darkus Tretorius Ultra. Zdecydowanie ten Bakugan wymaga najgorszych bakurdzeni, czyli dwie zielone piąstki. Podstawowy B-Power 600 punktów i 3 punkty damage. Czyli bazowy B-Power mógłby być, punkty damage może też. Szkoda tylko, że on w zasadzie ma tylko ewolucję Diamond, która jest niestety droga, więc nie ma tutaj co dużo opowiadać. No i też nie ma żadnego bazowego efektu niestety, co też niezbyt go ratuje w tej całej sytuacji. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda tutaj na tej karcie, no ja od początku nie byłam fanką jego designu niestety. Przypomina mi trochę Gortiona, a Gortiona też za bardzo nie lubiłam, więc dla mnie ten Bakugan jest taki po prostu średni, nawet bardzo średni. Naprawdę nie wiem, po co oni go dawali w tej serii. No ale trzeba było dać jakąś nową postać. A to, że dali Pretoriusa, który nie wygląda zbyt ciekawie, to już jest ich decyzja, nazwijmy, czyli decyzja twórców. No i tak się prezentuje ostatnia karta postaci z tego zestawu. Odłożę te karty za Bakuganami, żeby ładnie tam wyglądały. Odłożę tak samo też karty Bakugir, żeby wszystko obok siebie ładnie się prezentowało. To skoro już bakurdzenie i karty mamy za sobą, to czas przejść do w sumie najważniejszego elementu tego całego unboxingu, czyli do samych Bakuganów i ich Bakubroni. Na początek wezmę Aquos Rampariana, czyli w zasadzie mojego faworyta z tych wszystkich tutaj Bakuganów, które są w tych zestawach. Aquosy no po prostu przepięknie wyglądają tutaj w wersji translucent. Uwielbiam odcień po prostu tego przezroczystego plastiku, no jest przepiękny. Tu od razu też przy okazji widzę, jest strzałeczka, niestety nie jest pomalowana, czyli tak jak przy Bakuganach fuzji, przestali po prostu malować te strzałeczki. Normalne Bakugany Ultra miały je zaznaczone, a później fuzje nagle przestały. No i widzę, że przy Bakuganach tutaj translucent jest niestety ta sama tendencja, a to jest niestety w sumie minus, jakby nie patrzeć, z uwagi na to, że przy translucent Bakuganach, tak samo jak w Bakuganach Diamond, te strzałeczki są po prostu mniej widoczne. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę bryły tego Bakugana, większość szczegółów jest tutaj fajnie podkreślona jasno-błękitną farbą, która w połączeniu z tym ciemnym plastikiem prezentuje się fenomenalnie. Mamy też akcenty z pomarańczową farbą na poszczególnych elementach zdobień. Z
tej strony mamy też znaczek domeny Aquosa, który wyróżnia się na bryle Bakugana. Elementy zdobień tej całej skorupy, też tutaj widać te rzeźbienia. Jest fragment ogona, tylne łapy, tutaj przednie łapy z elementem manualnym. Fragment ogona, gdzie oczywiście jest magnes. Fajnie, że to jest przezroczyste i można ten magnes zobaczyć. To jest coś, co lubię zarówno w Bakuganach Diamond, jak i właśnie w tych Bakulite'ach. Mamy tutaj także oczywiście jeszcze szyję Rampariana, te dwa dziwne elementy, które stanowią rogi, które wystają ze skorupy tego Bakugana, ale generalnie w sumie nie ma tutaj jakoś dużo więcej szczegółów, no większość jest po prostu mniej widoczna ze względu na przezroczysty plastik, ale nie jest to w sumie coś bardzo złego, ponieważ wizualnie Bakugan wygląda przepięknie po prostu z tym plastikiem. Przygotowałam sobie tutaj dwie karty otwarcia, żeby ułatwić sobie otwieranie poszczególnych Bakuganów, ponieważ nie chcę za bardzo wykorzystywać do tego rdzeni. Wydaje mi się, że na kartach otwarcia będzie po prostu wygodniej. Więc ustawię tutaj obydwie te karty i spróbuję zaraz wytoczyć Aquos Rampariana. Jeszcze raz tylko odnajdę strzałeczkę, gdzie ona jest. Mówię, ona jest strasznie mało widoczna i ja się po prostu gubię w momencie, kiedy jest półprzezroczysty plastik. Proszę bardzo, tutaj jest strzałeczka. I cóż, w tą stronę powinniśmy wytoczyć tego Bakugana. Zobaczmy, czy to się w ogóle uda. Tak więc, 3, 2, 1. No, otworzył się, ale niestety utknął na karcie, przez co nie zrobił swojego charakterystycznego flipa. Musiałabym go szybciej wytoczyć, żeby coś takiego zrobił, ale nie jest to jakiś wielki problem, zależało mi tylko, żeby tak naprawdę go otworzyć. Tu oczywiście trzeba jeszcze otworzyć także elementy manualne tego Bakugana, czyli przednie łapki. No i proszę bardzo, tak prezentuje się Aquos Ramparian Ultra w wersji Bakulite bądź Translucent. Tak jak mówiłam na początku, można tych nazw używać zamiennie, nie ma to jakiegoś większego problemu. Bakulite było nazewnictwem wprowadzonym na specjalną linię Bakuganów z Nowej Westroi, ale to były takie same Bakugany jak Bakugany Translucent z pierwszego i później trzeciego, czwartego sezonu, więc nazewnictwo może być używane moim zdaniem zamiennie. Natomiast no proszę, zobaczcie, jak pięknie Ramparian prezentuje się tutaj w tej swojej otwartej formie, jak pięknie ten plastik się tutaj prezentuje, pod słońce szczególnie. A kłosy są chyba moim faworytem, naprawdę. Wyglądają chyba najładniej spośród wszystkich Bakuganów Bakulite, które zostały w rebucie reaktywowane w zasadzie, bo tak powinniśmy nazywać to. To była reaktywacja Bakuganów Bakulite. Mamy tutaj piękny łeb, na którym zaskakująco widać sporo szczegółów, jak na wersję przezroczystego plastiku. Część tych szczegółów jest podkreślona farbą, jak choćby dolna szczęka, która jest zrobiona jasno-niebieską farbą, a także kły i oczy zrobione pomarańczową farbą, która genialnie komponuje się tutaj z tym ciemnym plastikiem. Dalej mamy oczywiście rogi, elementy tutaj na ogonie. Mamy tutaj oczywiście nadrukowane 600 B-Power, proszę bardzo. Fragment zdobień na ogonie, takie paski jak gdyby. Fragmenty skorupy oczywiście, pięknie wyrzeźbione przednie łapy, też widać trochę tutaj tych szczegółów pod słońce. Manualne elemenciki, którymi są przednie łapy z pazurami. Te pazury są podkreślone piękną pomarańczową farbą tutaj. Tylne łapy tak samo fajnie są tutaj wszędzie podkreślone. Tu już więcej szczegółów niestety nie ma w zasadzie, ale naprawdę jest to jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o Bakugany. Trochę szkoda, że ta szyja jest zrobiona z takiego pełnego plastiku, a nie półprzezroczystego, niebieskiego, jasnego, ale rozumiem, że nie wszystko chcieli po prostu w tym plastiku zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o składanie tego Bakugana, to jak już mówiłam, jest ono całkiem proste. Przede wszystkim musimy zacząć tutaj od manualnych elementów, czyli tych przednich łapek. W momencie, kiedy one są złożone, można przejść do następnego etapu. Składamy te dziwne rogi na skorupie Rampariana i chowamy głowę. Następnie składamy jedne nogi i drugie nogi, żeby to się mniej więcej tutaj trzymało. I na sam koniec idzie tutaj część z ogonem i zamyka wszystko. W momencie, kiedy słyszymy charakterystyczny klik, Bakugan jest zamknięty. Prosty i szybki sposób na składanie Aquos Rampariana Ultra. Na razie odłożę tego Bakugana tutaj na bok, żeby wziąć i pokazać Wam, jak wygląda Baku Broń, czyli Tempest Generator. Pierwsza część to te dwa malutkie elemenciki. One stanowią taki dodatkowy po prostu rodzaj działka wodnego w tym momencie.
który ma bardzo ładny odcień takiego jasnego, bardzo ładnego plastiku niebieskiego, gdzie niegdzie z akcentami ciemniejszej tutaj farby u góry, a także pomarańczowej na samym jak gdyby tutaj działku. Są one bardzo proste, jakby nie patrzeć, natomiast wyjątkowo mi się podobają, są całkiem ładne i schludne. Natomiast ta główna część tutaj jest już trochę bardziej skomplikowana. Tu od razu już się rzuca w oczy strzałeczka, która pokazuje nam, w którym kierunku ta bakubroń ma się otworzyć. Niżej mamy znaczek domeny Aquosa, rzeźbienia zaznaczone jasną niebieską farbą. Tutaj też dodatkowe rzeźbienie, ale one już nie są niczym pozaznaczane. Z drugiej strony też jakieś dodatkowe po prostu elementy ozdobne. Tutaj mamy część, która oczywiście jest składzona na magnes Bakugana. No i główne działka przy bakubroni Rampariana. Są bardzo podobne do tych małych elemencików. W zasadzie jest to ich większa wersja. A ponadto są one złączone, w przeciwieństwie oczywiście do tych małych elementów. Ale ich charakterystyka jest właściwie identyczna. Nawet co zaskakujące, przy tym odcieniu widać całkiem dużo szczegółów tych działek wodnych. Więc naprawdę fajnie to jest wykonane. Natomiast pora zobaczyć, jak ta bakubroń prezentuje się na Bakuganie, więc próbuję ustawić tutaj Rampariana, mniej więcej, żeby udało się go otworzyć. No jest magnes, musi być u góry. To nie zawsze chce się niestety udać, ale dobra, w miarę się trzyma, więc jeszcze raz. Mamy bakubroń, strzałeczka wskazuje, w którym kierunku ona się otworzy, więc mniej więcej można po tym stwierdzić, w jakim kierunku należy ją nałożyć na Bakugana, żeby w miarę otworzyło się to wszystko poprawnie. Ale czy Ramparian zdoła ustać na łapach po tym otworzeniu? No to przekonamy się za sekundę. 3, 2, 1. No nie wyszło. Znaczy otworzył się, ale niestety nie wyszło to tak, jakbym chciała. To znaczy, no niestety nie otworzył się idealnie. To znaczy wywalił się niestety. No ale cóż, nie zawsze się udaje, żeby te bakugany się prawidłowo otworzyły ze swoją bakubronią. Otworzę tu oczywiście pazurki, żeby ładnie wyglądał ten bakugan, tak prawidłowo. No i oczywiście trzeba założyć jeszcze te małe elementy bakubroni. Tutaj schowane oczywiście pod tymi kolcami są heksagonalne wejścia właśnie na te elementy, więc mamy jedną część i z drugiej strony mamy tutaj drugą. I proszę bardzo, Ramparian Ultra domeny Aquos został w pełni uzbrojony swoją bakubronią o nazwie Tempest Generator. Nie pamiętam do końca, jakie było polskie tłumaczenie, ale nie ma to większego tutaj znaczenia. Generalnie chodzi o to, jak Bakugan się prezentuje z tą bakubronią, a prezentuje się zaskakująco dobrze. Co prawda śmieszne jest trochę, że te elementy tutaj utrzymują się praktycznie na głowie Rampariana. Myślałam, że one będą trochę bardziej opadać jednak, ale mimo wszystko wygląda to całkiem dobrze po prostu. Ramparian razem z tą swoją bakubronią jest naprawdę ładnym bakuganem teraz. Natomiast samo składanie bakubroni, tak swoją drogą, to też jest w zasadzie dość prosta rzecz. Bakubronie nie wymagają jakiegoś większego zaangażowania, jeżeli chodzi o składanie. One są w zasadzie podobne, jeżeli chodzi o składanie bakunano. Bakubronie składa się bez większego wysiłku. W zasadzie składamy tylko tą część. Tutaj się blokuje i już bakubroń jest złożona. Żadna filozofia, jeżeli chodzi o to. Z powrotem nałożę ją na magnes Bakugana. I jeszcze raz, proszę bardzo, Ramparian z powrotem jest uzbrojony. Naprawdę prezentuje się to całkiem nieźle. Podoba mi się, jak wygląda Ramparian ze swoim Tempest Generator. A kłosy z Bakulite prezentują się fenomenalnie. I Ramparian jest tego najczystszym przykładem, można powiedzieć. Na razie jednak odłożę tego Bakugana tutaj z tyłu, żeby stał mniej więcej przy swoich kartach. Ale tyle byłoby o samym Ramparianie Ultra i jego Tempest Generator. Teraz czas na kolejnego Bakugana, którym jest tym razem Chaos Cyrus Ultra. Bakugan dość wyjątkowy w swoim wyglądzie, jeżeli chodzi o bakugany translucent ogółem, gdyż bardzo przypomina bakugany typu Diamond. Tak naprawdę od diamentowych bakuganów różnią ją dwie rzeczy. Po pierwsze to brak metalicznej farby tutaj na szczegółach, a drugi fakt to to, że ten przezroczysty plastik nie jest do końca biały, tak jak w przypadku zwykłych bakuganów diamentowych. Ale wszystko poza tym właściwie wskazywałoby, że mamy do czynienia z diamentowym bakuganem, więc rozumiem, że niektórzy mogą się na przykład po prostu mylić
kwestii rozeznania między poszczególnymi postaciami. Niestety jednak Cyrus nie otrzymała wersji diamentowej, jednak ta wersja Baku Light Chaosie jest, można powiedzieć, taką namiastką tej formy diamentowej oczywiście. Tutaj od razu się wysuwa na pierwszy rzut oka znaczek domeny Chaos i to jest też w sumie kolejna różnica między normalnym Bakuganem Baku Light a Bakuganem diamentowym. Znaczek Chaosa jest tutaj czarny. W przypadku diamentowych Bakuganów znaczki domen są wykonane złotą farbą, która dodatkowo jeszcze połyskuje. Dalej widać oczywiście tutaj rzeźbienia na skrzydłach. Część z nich jest pomalowana taką piękną, błękitną farbą, nawiązującą do koloru domeny Chaos. Dalsze tutaj też szczegóły, fragmenty nóg, właściwie pazurów, tak? Fragment ogona, który się tutaj ciągnie przez całą jak gdyby sylwetkę Cyrus i jest zakończona oczywiście częścią z magnesem. Jest tutaj ona ładnie widoczna, dzięki temu, że plastik jest przezroczysty. Dalej ta część, która stanowi jak gdyby taki rogi Cyrus, tak bym to przynajmniej nazwała, że to są takie dziwne rogi, na nich możemy odnaleźć strzałeczkę. Jest ona o tyle dobrze widoczna, że mamy ją po prostu tutaj zaznaczoną z tego niebieskiego paska. Można więc powiedzieć, że to jest taka przewaga tej Chaos Cyrus Ultra nad innymi Bakuganami Translucent, że ta strzałeczka po prostu jest tu widoczna. No ale generalnie w tej zamkniętej formie dużo tutaj niestety nie da się opowiedzieć, bo 90% jej sylwetki stanowią skrzydła, a pozostałe 10 ogon, więc w zasadzie dużo tutaj nie ma, więcej się przekonamy jak wygląda po tym, jak wytoczę ją na kartę otwarcia. Więc jeszcze raz, mamy tutaj kartę otwarcia, przysunę je trochę bliżej. Strzałeczka, która nakazuje nam kierunek toczenia w tą stronę. Zobaczymy jak to się uda, podejrzewam, że nie wyskoczy tak jak ja bym chciała, żeby to zrobiła. I pewnie zatrzyma się jak Ramparian na karcie, ale cóż, generalnie chodzi mi o to, żeby się otworzyła. Tak więc zobaczmy. 3, 2, 1. No, wyskoczyła i zatrzymała się na tej swojej karcie. No, nie wyszło to idealnie, ale mówię, mi najbardziej zależało na tym, żeby po prostu się otworzyła. To jak już to zrobi, to było mi obojętne. No i proszę bardzo, mamy Chaos Cyrus Ultra w wersji Baku Light. No naprawdę, nie trudno pomylić ją z diamentowym Bakuganem. Ale jednak te szczegóły na przezroczystym plastiku wyglądają po prostu pięknie. Dolna szczęka głowy Cyrus jest podkreślona niebieską farbą, tak samo łapy i pazury, choć pazury wykonane są trochę ciemniejszym odcieniem tej farby. Zaznaczony jest trochę też tutaj brzuch oczywiście, ten fragment z tymi dziwnymi rogami, tak bym to przynajmniej określiła w przypadku Cyrus. Od wewnętrznej strony skrzydeł widać oczywiście malowania na zewnątrz, dzięki czemu one prześwitują na tą stronę i pięknie się prezentują. Cała ta sylwetka, widać jak ona tutaj fajnie przechodzi, jak są te łapy. Cała tu sylwetka idzie do ogona aż. I proszę też ogon oczywiście z tym całym widocznym mechanizmem, który tutaj jest. W tym miejscu trochę mało widoczne jest oczywiście B-Power tego Bakugana, czyli 700 punktów. W sumie Cyrus bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Wygląda wręcz zjawiskowo, można powiedzieć. Ten przezroczysty plastik bardzo pasuje do tego Bakugana. No i sprawia wrażenie, że jest bardziej diamentowym Bakuganem niż domeny Chaos. A fajnie mieć w sumie taką namiastkę Chaos Cyrus Ultra, która wygląda jak diamentowy. Zwłaszcza, że w rzeczywistości diamentowego wariantu ten Bakugan nie otrzymał. Wszystko tutaj ładnie ze sobą współgra. A to, co mi się najbardziej w Cyrus ogólnie podoba, to co już mówiłam w jej podstawowej wersji, to jak ma wykonane te skrzydła. Skrzydła są po prostu przepiękne i uważam je za najlepszy element tego Bakugana. Bo cała sylwetka, sylwetka tego Bakugana może nie jest zbyt zachwycająca, bo Cyrus sprawia wrażenie takiej dość niskiej i zgarbionej. A jest to zupełne przeciwieństwo jej prawdziwej formy, w której, jak wiadomo, jest wysoką i smukłą smoczycą. Więc to jest trochę dziwne, ale i tak mi się podoba ten Bakugan. Szczególnie te wszystkie tutaj rzeźbienia i malowania, które zostały tutaj wykonane na tym przezroczystym plastiku. Fajnie one wyglądają i współgrają z całym charakterem postaci. Natomiast jeżeli chodzi o składanie, Cyrus Ultra to tak samo jak Ramparian Ultra, drugi stopień składania. Jest trochę upierdliwa w kwestii skrzydeł, ale i tak całkiem szybko można nauczyć się prawidłowej kolejności składania Cyrus. Tak więc zaczynamy od złożenia tutaj nóg i skrzydeł. Kiedy to jest zamknięte, skrzydła przytrzymują lekko tutaj nogi, dzięki czemu można przejść do kolejnego etapu. Składamy tutaj tą część, idzie ogon, głowę tutaj składamy
i zamykamy tą część z magnesem. I proszę bardzo, Bakugan jest zamknięty. Szybkie, bezproblemowe składanie tego Bakugana. Te skrzydła mogą sprawiać na początku jakieś problemy, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. No i dzięki temu Cyrus ponownie jest w swojej kulistej formie. Natomiast teraz czas przyjrzeć się jej Bakugir, więc na chwilę odłożę samą Cyrus Ultra. Postaram się oczywiście ją odłożyć z ogonem, tak żeby można było ją później otworzyć po prostu prawidłowo z tym Bakugir. Nie wiem, czy to mi się uda. Okej, w miarę stoi. Więc tak, wspomniane Bakugir, czyli Bolt Bow. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, tłumaczenia po polsku, jak ono wypadało. Generalnie chodzi o to, że jest to olbrzymia kusza, która jest zamocowana na grzbiecie Cyrus Ultra. Mamy oczywiście główną część otwieraną na magnesie i dwa mniejsze elemenciki, które są jak gdyby strzałami. Bardzo fajnie one się tutaj prezentują. Ten jasny, turkusowy plastik komponuje się fenomenalnie z bielą tutaj na szczegółach. No i ta niebieska farba też podkreśla same groty. Samo Bakugir jest bardzo proste w swojej budowie. Nie jest tutaj jakaś wielka filozofia co do jego projektu tak naprawdę. Tak samo zresztą jest tutaj w tej głównej części. Tak naprawdę otwiera się tylko ten grot tutaj od góry i te dwie części po łuku. I tak naprawdę to jest całe otworzenie baku broni dla Cyrus, więc nie jest to niestety nic specjalnego. Nad czym trochę się zawiodłam już w przypadku Darku z Cyrus Ultra. Nie jest to niestety tak zachwycające, jakbym chciała, żeby było, bo w anime pięknie się prezentowało to Bakugir, natomiast tu w przypadku już tej wersji zabawkowej tak kolorowo nie jest, a zwłaszcza w przypadku niestety mocowania tej Bakubroni, co zresztą później Wam pokażę. Mamy tutaj jeszcze oczywiście widoczną strzałeczkę, pokazującą w którą stronę w większości otwiera się Bakugir. Tutaj w zasadzie ta strzałeczka nie ma większego sensu niestety. Niżej natomiast mamy znaczek domeny Chaos. Dość standardowo zresztą. Te dwa elementy, które już powiedziałam, że one się otwierają i tworzą jak gdyby ramiona tego całego łuku, wykonane są z półprzezroczystego plastiku, takiego bardziej turkusowego, który pięknie tutaj się komponuje z bielą. Podobnie jak to było właśnie z tymi małymi grotami, które są jako dodatkowa część Bakubroni. No ale w sumie dużo tutaj o tej Bakubroni powiedzieć nie mogę, więc po prostu otworzę ją na Bakuganie, a przynajmniej spróbuję, bo z doświadczenia z Darku Cyrus Ultra wiem, że to nie będzie łatwe. Więc cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. 3, 2, 1. No, wiedziałam, że to nie do końca wyjdzie. Jeszcze w złą stronę otworzyłam tą Bakubroń niestety. Mówiłam, ona wygląda w ten sposób. Nie jest to nic ciekawego niestety. To mnie w sumie trochę zawiodło przy pierwszym kontakcie z Bakugir tego Bakugana, czyli w wersji darkusowej, że w zasadzie umiejscowienie tej Bakubroni jest zbyt banalne. To Bakubroń powinna zupełnie inaczej być moim zdaniem zaprojektowana. Powinna bardziej być wysunięta do przodu do Bakugana, a nie iść tak pionowo do góry, bo tak jak jest teraz, to w zasadzie bez sensu. Powinna być bardziej pochylona ta Bakubroń, żeby miała tak naprawdę sens dla Cyrus Ultra i dla całej sylwetki tego Bakugana, bo większość jej ogona jest w zasadzie niezagospodarowana w tym momencie. A nie jest to przecież jedyny Bakugan o bardzo długim ogonie z magnesem, więc no, jest to trochę rozczarowujące. Z kolei jeszcze zamontuję te dwa mniejsze elemenciki, czyli strzały dodatkowe, które się umieszcza tutaj nad stopami Cyrus i niestety powoduje to także to, że te nogi trochę się niestety tutaj zamykają, bo to Bakugir się inaczej by niestety nie zmieściło. Widzicie, one są niestety, no nie mogą się już wtedy otworzyć tak w pełni jak powinny, ale jednocześnie nie uniemożliwia to Bakuganowi swobodnego stania na powierzchni płaskiej, więc w zasadzie wszystko jest w porządku, tak? To, że one tak wyglądają, nie jest jakąś przeszkodą dla Cyrus Ultra. No i teraz z tą Bakubronią, no pod tym kątem nawet wygląda to całkiem logicznie. W momencie, kiedy nie widać tego konkretnego mocowania Bakubroni, to powiedzmy, że to jakoś fajnie ze sobą współgra. W momencie, kiedy zmienimy kąt patrzenia, już tak fajnie nie jest, ale w tą stronę prezentuje się całkiem ładnie. Te szczególnie malutkie elemenciki mocowane przy stopach Cyrus pięknie się komponują z całą jej sylwetką. I pod tym względem ten Bakugan jest naprawdę ładnie wykonany. A to, że główna część Bakugir jest rozczarowująca, no to cóż, czasem tak bywa najwyraźniej, że nie wszystko wychodzi idealnie. Samo składanie Bakubroni tak swoją drogą jest no, też bardzo proste. W zasadzie składamy tylko tutaj te elementy, czyli grot i te dwa ramiona łuku i już jest Bakubroń zamknięta. Otworzę ją jednak ponownie,
proszę bardzo. Trochę przeważa na ciężarze ogona Cyrus, ale poza tym jest całkiem okej. W momencie, kiedy nie patrzymy z boku na tego Bakugana, to można powiedzieć, że to się prezentuje w całości naprawdę fajnie. Natomiast nadal i tak jestem rozczarowana tym Bakugir, bo spodziewałam się, że dla tego Bakugana, który w sumie mi się bardzo podobał, będzie coś lepszego, ale niestety nie jest, no i nad tym trochę ubolewam. Niemniej, to by było tyle o Chaos Cyrus Ultra. Odstawię ją tutaj, żeby ładnie się prezentowała przed swoją kartą i stała razem obok Aquos Rampariana Ultra. Bo to by było już wszystko, co chciałam opowiedzieć o Chaos Cyrus Ultra i jej baku broni Bolt Bow. Następnym Bakuganem, którego omówię, będzie Pyrus Gillator Ultra, który jest tutaj antycznym Bakuganem, bo tak powinniśmy nazywać, ponieważ w zasadzie ten Bakugan w swojej formie przybył na Ziemię jeszcze dużo, dużo wcześniej, zanim wielka kolizja się tak naprawdę wydarzyła. Więc jest dość specjalnym Bakuganem, zresztą tak samo specjalnym jak Hydranoid czy Apollyon. To było w sumie zaskakujące, że okazał się właśnie być tym antycznym Bakuganem. Niemniej, myślę, że było to nawet całkiem ciekawe rozwiązanie, bo mogło też dać obraz na przeszłość całej jak gdyby cywilizacji Bakuganów. Natomiast jeżeli chodzi o jego wersję tutaj kulistą, muszę przyznać, że ten czerwony, półprzezroczysty plastik wygląda dość oryginalnie. Jest ciemniejszy niż się spodziewałam, aczkolwiek w tym momencie bardziej to jest związane z tym, że jest zamknięty Bakugan i po otworzeniu ten plastik będzie trochę jaśniejszy, tak samo jak zawsze jest przy każdym Bakuganie typu Diamond. Chociaż i tak mi się wydaje, że ten plastik jest troszkę ciemniejszy niż plastik używany w klasycznej serii dla Bakuganów typu Translucent. Tamten plastik był dużo, dużo jaśniejszy nawet w zamkniętej formie. Tutaj on jest bardziej taki zgaszony. Poza tym to, co tutaj już od razu widać, jest strzałeczka, tak samo jak w przypadku pozostałych Bakuganów nie jest ona zaznaczona żadnym kolorem farby, przez co może być trochę ciężko z odnalezieniem jej. Zaraz z tyłu mamy znaczek domeny Pyrusa. Ciekawe jest to, że ta cała część, która tutaj jest, jest wykonana nie z półprzezroczystego plastiku, tylko takiego stałego, normalnego czerwonego plastiku, którym jest używany przy normalnych Bakuganach domeny Pyrus. Ale przez to, że w większości jest pokryty tą pomarańczową farbą, to w zasadzie nie widać tego, że nie jest to półprzezroczysty plastik. Zresztą jest użyty w takim miejscu, że być może, ale być może w tym miejscu nie dało się po prostu zrobić półprzezroczystego plastiku. Tutaj mamy oczywiście wypłaszczenie, bo to jest część z ogonem Gillatora. Widać też zamykane ręcznie przednie łapki. No i oczywiście rzeźbienia na całej sylwetce tego Bakugana. Te wszystkie kolce, niektóre są pozaznaczone pomarańczową farbą, która pięknie tutaj się wyróżnia na tle właśnie tego ciemnego czerwonego plastiku. Tak samo tutaj jest na ogonie różne rzeźbienia, z drugiej strony też. Jest także miejsce na Bakubroń, na przedniej łapie Gillatora, a w zasadzie na łopatce, bo technicznie rzecz biorąc to jest bardziej łopatka, jeżeli chodzi o takie nazewnictwo anatomiczne. Tu jest też chowana głowa, no i w zasadzie nie ma tutaj jakichś większych szczegółów, no trochę jest jeszcze tą zieloną farbą na niektórych szczegółach zrobione, ale jej akurat jest tutaj bardzo mało widocznej, przynajmniej w zamkniętej formie. Więc jeżeli chodzi o zamkniętą formę, to w zasadzie byłoby tyle. Spróbujemy otworzyć tego Bakugana na kartach. Pewnie wyjdzie tak samo jak z pozostałymi, czyli otworzy się i utknie na tej karcie, ale niestety mam okazję wyrzucać te Bakugany na pole pod takim kątem, że nie jestem w stanie nadać im większej prędkości. Strzałeczkę mamy tutaj, więc w tą stronę powinniśmy toczyć tego Bakugana. Więc cóż, spróbujmy i zobaczymy, jak Gillator Ultra w wersji Bakulite otworzy się na tej karcie otwarcia. 3, 2, 1. Wyskoczył. Tego się nie spodziewałam w sumie. Podejrzewam, że utknie na karcie, a on tymczasem po prostu sobie wyskoczył. Można i tak. Częściowo też otworzyły się tutaj te przednie łapy. To w sumie jest ciekawe, bo tak mi się jeszcze nie zdarzyło w przypadku zwykłego Gillatora Ultra. Tu jeszcze musimy oczywiście te tylne łapy i pazury otworzyć i mamy Bakugana gotowego. Proszę bardzo. To są wszystkie manualne elementy, które posiada Gillator Ultra i które należy po prostu otworzyć, żeby pokazać tą pełną sylwetkę Bakugana. No i teraz tak, po otworzeniu rzeczywiście ten plastik jest trochę jaśniejszy i szczerze mówiąc chyba na serii jest trochę ładniejszy niż w serii klasycznej. Znaczy jest taki bardziej stonowany, taki zgaszony, nie jest taki żarówkowaty jak w niektórych Bakuganach z klasyków. Jest całkiem efektowny, trzeba przyznać. Podoba mi się jego odcień, jest taki w sumie rubinowaty, trochę jak od Rubanoida w sumie, jakby nie patrzeć. No i te szczegóły są nawet całkiem nieźle widoczne, szczególnie tutaj pod słońce. Pazury potraktowane
mięso zieloną, taką jasną farbą, która jeszcze mocniej wyróżnia się na tle tego półprzezroczystego czerwonego plastiku niż w przypadku swojej normalnej wersji. Tu są też pazury, od wewnątrz różne rzeźbienia. Widać je co prawda tylko pod słońce, ale są. Tak samo ta główna część, która zespala dwie części gilejtora, widać tutaj już lepiej, że jest ona wykonana z pełnego plastiku, a nie półprzezroczystego. Nadal nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat ta część została wybrana na część ze stałego plastiku zamiast takiego półprzezroczystego, ale no cóż, ten pomarańcz tutaj pięknie kontrastuje z całym kolorem plastiku tego Bakugana. No, nie mogę się napatrzeć, bo wygląda po prostu ślicznie. Fajnie to się prezentuje. Tutaj jeszcze oczywiście pod spodem gilejtora jest nadrukowany jego poziom mocy, czyli 400 punktów B-Power. Jest także kod seryjny wskazujący, w jakiej fabryce został wyprodukowany. Ten dziwny element na plecach gilejtora, który ma być niby tymi kolcami chyba jego, tak mi się wydaje. No i na końcu oczywiście głowa. Coś, co mi się chyba najbardziej podoba w tym gilejtorze, szczególnie w wersji Bakulite. Te rzeźbienia pięknie błyszczą się w słońcu i nadają taką fajną charakterystykę całemu Bakuganowi. Wygląda to fenomenalnie dobrze. Dolna szczęka jeszcze jest podkreślona pomarańczową farbą, co dodatkowo odróżnia ją po prostu i nadaje charakter postaci. Oko jest podkreślone zieloną farbą, a u góry mamy taki pomarańczowy też punkcik. Na łopatkach oczywiście coś w rodzaju kolców, która jest zaznaczona też pomarańczową farbą. No i oczywiście miejsce na Bakubroń, a w zasadzie te mniejsze elemenciki, bo główny element jest oczywiście tutaj na części z magnesem, która znajduje się na ogonie gilejtora. No i w sumie naprawdę fajnie się prezentuje ten Bakugan. Jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak Pyrusy prezentują się w wersji Bakulite w nowej serii, bo trochę byłam w sumie zaniepokojona tym, bo to jest jedna z moich ulubionych domen i tak miałam obawy, czy oni zrobią to na pewno dobrze, ale wygląda to naprawdę fajnie. Jestem zadowolona, jak to się po prostu prezentuje. Solidnie wykonany Bakugan. Jeżeli chodzi o składanie tego Bakugana, Gilejtor to jest pierwszy stopień, czyli o stopień niżej niż poprzednie Bakugany, które omawiałam. W zasadzie on ma tylko jedną upierdliwość, to znaczy składanie tego jego ogona, części z magnesem, bywa momentami upierdliwe. No i ta część na plecach też czasami potrafi sprawiać problemy, ale w zasadzie reszta jest całkiem prosta. Zaczynamy od złożenia pazurów, czyli tych części manualnych w Bakuganie. Bez nich nie dałoby rady zamknąć oczywiście gilejtora w postać kulistą. Dalej składamy tutaj tą część, głowę, żeby się schowała, i przytrzymują to wszystko przednie łapy. W tym momencie możemy przejść do składania drugiej części, czyli ogona i całych jak gdyby pleców gilejtora. O, i w ten sposób wszystko się zamyka, proszę bardzo. Jak przystało na pierwszy stopień, składanie jest bez zarzutu, szybko można się go nauczyć, jest dość intuicyjne, może sprawiać jakieś problemy, ale naprawdę minimalne. Więc tak się prezentuje wersja kulista tego Bakugana. Na razie go odstawię, tak żeby oczywiście element z magnesem był tutaj u góry, ponieważ teraz przyjrzę się Bakubroni dla tego Bakugana, jaką jest Bakubroń Fire Launcher. Jak zwykle składa się z dwóch części, głównej otwieranej na magnes i tych dwóch malutkich. Te dwie części są czymś w rodzaju takich działek po prostu, strzelających kulami ognia. Fajnie jest wykorzystany tutaj ten półprzezroczysty pomarańczowy plastik, który jest dodatkowo jeszcze podkreślony czerwonymi akcentami, z tą piękną zielenią także. Co prawda wydaje mi się, że ten czerwony jest tutaj trochę niepotrzebny, nie do końca on mi tutaj po prostu leży, za bardzo się zlewa z tym pomarańczem i nie do końca po prostu to ładnie wygląda, ale sama bryła tej malutkiej części Bakugir jest dość oryginalna. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam i to bardzo dobrze, bo im większa różnorodność, tym większa zabawa, prawda? Natomiast ciekawie robi się przy tej głównej części, przy samym Fire Launcherze. Nie wiem, czy mogę to nazywać w ten sposób, bo w sumie wszystkie trzy części stanowią Fire Launcher, ale mniejsza o to. Całość bryły jest dość prosta, jeżeli chodzi o swoje założenia. Mamy tutaj oczywiście strzałeczkę pokazującą, w którą stronę Bakubroń się otworzy. Wyżej jest znaczek domeny Pyrusa. Tutaj widać, że są szczegóły pomalowane zieloną farbą, ale jej jeszcze nie widać z uwagi na to, że ta część z półprzezroczystym plastikiem pomarańczowym je zasłania. No i właśnie, swoją drogą, ta część jest najdziwniejszym elementem, jaki mógł się przytrafić w tej Bakubroni. Przede wszystkim dlatego, że przecież to są skrzydła, a Gilejtor Ultra nie ma Bakubroni, która posiadałaby skrzydła.
W zasadzie, z tego co pamiętam, ma tylko te dwie części właśnie, takie jak gdyby Pyrrhus Kanun. Ma tylko te dwie malutkie części w zasadzie. W sumie nie wiem, skąd im się po prostu wzięły te skrzydła, dlaczego tutaj w ogóle ten Bakugir je zawiera. Prawdopodobnie, i to jest jedyna logiczna tak naprawdę odpowiedź na tą sytuację, jest taka, że po prostu we wstępnej produkcji baku broń dla Gyratora zawierała właśnie jeszcze dodatkowo skrzydła. Ale później z jakiegoś powodu zdecydowali się je po prostu wyrzucić z konceptu. No ale projekty jak gdyby baku broni w wersji zabawkowych zostały. No i tak wyszło, że baku broń dla Gyratora ostatecznie dostała właśnie te skrzydła. Jak dla mnie to całkiem spoko, że dzięki tej baku broni Gyrator mógłby latać. Kolejna baku broń zaraz po Wings of Aquos, która umożliwiałaby latanie Bakuganowi, który z natury nie lata. Więc czemu nie, to jest fajna opcja. No ale cóż, przynajmniej prezentuje się to dość ładnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak się prezentuje na samym Bakuganie, to zaraz spróbuję otworzyć tą Baku bronią Gyratora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo no nie oszukujmy się, nie zawsze po prostu może wyjść. Więc zobaczmy. 3, 2, 1. Nawet się otworzył, chociaż przy jego typie otwierania się, to nie dziwię się, że to się udało. I proszę bardzo, Gyrator się otworzył, nawet otworzyły się te jego łapki. To nie jest dość dobry objaw, one nie powinny się w zasadzie otwierać. Przy moim normalnym Gyratorze Ultra one są normalnie zamknięte przy otwieraniu się, więc dziwne, że tutaj wyskakują. I proszę bardzo, tak ładnie prezentuje się teraz Gyrator Ultra w swojej pełnej otworzonej formie. I teraz jeszcze przydałoby się zamontować te malutkie elemenciki na tutaj jego łopatkach. W zasadzie, no tak, to są łopatki w kwestii technicznej, anatomicznej tego Bakugana. I proszę bardzo, tak wygląda uzbrojony Gyrator Ultra razem z Fire Launcher. W sumie spoko nazwa na baku broń, jak dla tego Bakugana. No i co ciekawe, w anime w zasadzie ma tylko te dwie części tutaj, te dwie malutkie części jako baku broń. Nie ma tej głównej części ze skrzydłami. Ona musiała być po prostu w późniejszym czasie po prostu odrzucona z projektu i tyle. No i to, co muszę przyznać, że Gyrator pięknie się prezentuje w tej swojej wersji otwartej z baku bronią. Trochę żałuję, że nie udało mi się ostatecznie kupić Gyratora z Aureliusa z baku bronią. No ale zwyczajnie nie starczyło mi już funduszy po prostu na taki zestaw, więc i tak dobrze, że udało mi się zdobyć właśnie Gyratora w wersji Baku Light w Pyrrhusie, bo to jest główna część, którą chciałam dodać do swojej kolekcji i fajnie, że wreszcie mogę to zrobić po prostu. Poza tym z tą Baku bronią naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Podoba mi się właśnie szczególnie ta część ze skrzydłami. To jest coś, co w sumie zabrakło mi w serii. Gyrator powinien mieć te skrzydła, powinien móc je dostać, byłby znacznie ciekawszy dzięki nim, moim zdaniem. No i dałoby to oczywiście więcej możliwości do atakowania, bo tak naprawdę Gyrator zyskał możliwość latania dopiero w momencie, kiedy połączył się z Pegatrix, a tak to do tamtego czasu no niestety nie było takiej opcji. Jeżeli chodzi jeszcze o tą baku broń, która tutaj jest, jej szczegóły, no to tutaj po otwarciu jest trochę pomalowany szczegółów i rzeźbień zieloną farbą. Tak samo tutaj od wewnętrznej strony też jest ich trochę więcej. Co ciekawe, góra przypomina trochę takie kolce wystające z grzbietu właśnie Gyratora, które w sumie pasują do całej sylwetki Bakugana. Ale to, jak tutaj są wyrzeźbione i pozaznaczone elementy, jest równie fajnie, dobrze wykonane. Porządna baku broń, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o jej składanie, to też jest w sumie proste, bo składa się w ten sposób. I już. To mnie w sumie trochę śmieszy, jak te baku bronie są łatwe do składania. Natomiast odstawię ją z powrotem na Gyratorze, proszę bardzo, żeby Gyrator z powrotem mógł być uzbrojony i pięknie się prezentować. Serio, jestem zachwycona, jak Pyrrhusy prezentują się w swojej wersji Bakulaj. Wygląda to wszystko po prostu ładnie i estetycznie, co najważniejsze. Natomiast to już byłoby wszystko, jeżeli chodzi o Gyratora Ultra i jego baku broń Fire Launcher. Odstawię go tutaj przed kartę, żeby ładnie się prezentować. No i trochę poprawię oczywiście te skrzydła, bo one się wykrzywiły delikatnie. I proszę bardzo, teraz ładnie to wszystko wygląda. I to by było wszystko, co chciałam opowiedzieć o Pyrrhus Gyratorze Ultra i jego baku broni Fire Launcher. No i wreszcie nadeszła kolej na ostatniego Bakugana z tych czterech zestawów, jakie miałam dzisiaj do odpakowania. Bakugana, który w zasadzie jest dla mnie największym rozczarowaniem, a mianowicie Darku z Stretoriusa Ultra. Mnie jego forma generalnie nie przypadła do gustu już
już w momencie, kiedy omawiałam jego dedykowaną formę w wersji ultra zwykłej, bez wersji Bakulite. Teraz mam do czynienia z wersją Bakulite i to, co przede wszystkim muszę powiedzieć, to fakt, że w zasadzie ta wersja Bakulite nie różni się absolutnie niczym od wersji podstawowej w Darkusie, w zwykłym plastiku. Ten czarny plastik tutaj na powierzchni Tretoriusa jest na tyle ciemny, że w zasadzie nie widać jego przezroczystości. To jest niestety spore rozczarowanie, szczególnie, że w serii klasycznej te Bakugany w Darkusie, w Bakulite, były jaśniejsze, dzięki czemu łatwo można było rozpoznać, że mamy do czynienia z Bakuganem Translucent, a nie zwykłym Bakuganem w wersji standardowej. No bo tak naprawdę tu widać tylko, że jest magnes i to jest jedyny element półprzezroczysty, który w zasadzie można powiedzieć, że w tym Bakuganie jest. Bo ogon tutaj jest w wersji zwykłej, pełnym plastiku, nie widać półprzezroczystości. Tak samo te przednie tutaj łapy, no jest to spore rozczarowanie. Miałam nadzieję, że ten Bakugan będzie inaczej wyglądać, ale niestety się przeliczyłam. Czy żałuję trochę, że dołączyłam go do kolekcji? Możliwe. Gdybym wiedziała, że to będzie wszystko tak do siebie podobne, to prawdopodobnie kupiłabym Tretoriusa Ultra tylko w tym zestawie Bakugir, nie patrząc już na wersję Ultra w single packu. No, taka prawda. Bo jeżeli coś jest aż tak podobne, no to co to za przyjemność z kolekcjonowania, prawda? No szkoda, po prostu szkoda. Jeżeli chodzi o sylwetkę, no mamy tutaj oczywiście dużo rzeźbień, te przednie łapy, pięknie wyrzeźbione szczegóły, pomalowane fioletową farbą. Jest też strzałeczka tuż pod znaczkiem domeny Darkusa. Co ciekawe, ta strzałeczka nie jest już pomalowana żadną farbą dodatkowo, więc biorąc pod uwagę podobieństwo tego Bakugana do wersji standardowej, to dziwne zagranie. Ale wszystkie Bakugany Bakulite przestały mieć malowane strzałeczki. Dlaczego? Naprawdę tego nie łapię, bo to nie jest w sumie żaden problem, żeby pomalować te strzałki, żeby one ładnie tutaj się prezentowały i żeby było wiadomo, w którym kierunku mamy wytoczyć Bakugana. Zwłaszcza przy Darkusach, przy których co do zasady ciężko jest stwierdzić czasem, gdzie jest strzałeczka w niektórych sytuacjach. Tu oczywiście też jeszcze na łapach to, co widzę, to jest miejsce na właśnie Baku broń. I w zasadzie, jeżeli chodzi o wersję kulistą, to byłoby tyle. Wytoczę tego Bakugana na kartę otwarcia, żeby mógł się ładnie otworzyć i dzięki temu będziemy mogli przejść do dalszej części omawiania tej postaci. Strzałeczka jest, oczywiście jeszcze raz powtarzam, tutaj, czyli w tą stronę muszę wytoczyć Tretoriusa, żeby w teorii otworzył się poprawnie. A czy się otworzy, to już zobaczymy. 3, 2, 1. Otworzył się tak jak większość tych Bakuganów niestety, czyli niezbyt poprawnie, ale no cóż, jest. Przynajmniej tyle można powiedzieć, że jest tym Bakuganem. I proszę bardzo, mamy Darkus Tretoriusa Ultra. Czy wy byście powiedzieli, że to jest Bakugan w wersji Bakulite? Bo dla mnie na pierwszy rzut oka w zasadzie wygląda on jak właśnie standardowy Darkus. I to nie jest dobre. To jest, powiedziałabym, bardzo źle. Spinmaster musi to koniecznie zmienić, jeżeli chce zachować estetykę Bakuganów Darkusa. No nie jest to wizualnie tak ładny Darkus, jak moim zdaniem powinien być. A naprawdę szkoda, bo można byłoby zrobić po prostu fajne rozróżnienie tych Bakuganów pomiędzy właśnie Translucent a zwykłe. A w przypadku Darkusów nie ma tej różnicy i to jest chyba najbardziej wkurzająca rzecz, jaka tutaj może być niestety. Wiadomo, jeżeli chodzi o jego projekt postaci, no to co mówiłam już w przypadku jego wersji zwykłej, którą omawiałam już jakiś czas temu. Najładniej prezentują się tutaj w zasadzie te przednie łapy Tretoriusa, które są ładnie wyrzeźbione i pozaznaczone fioletową farbą, plus z tymi zielonymi szczegółami w niektórych punktach. Dziwny łeb z takim dziwnym spojrzeniem, dziwne ma oczy tutaj po prostu. Zupełnie coś innego niż występuje w anime, to też się musiało później dopiero zmienić. Tutaj trochę widać, że sylwetka wewnątrz jest zrobiona takim półprzezroczystym plastikiem, ale jest to bardzo delikatnie widoczne, właściwie marginalnie widoczne. Tutaj tak samo też widać, że jest częściowo przezroczysty plastik, natomiast no, niestety nie jest to nic, na co miałam nadzieję w przypadku Bakuganów Darkusa w wersji Bakulite. No a pierwszym takim w sumie Bakuganem Bakulite w Darkusach, na którym się zawiodłam, była Darkus Cyrus Ultra, którą niestety pominęłam w moich unboxingach na rzecz przyspieszenia harmonogramu. Ale gdzieś tam mimo wszystko miałam nadzieję, że przy Darkus Tretoriusie Ultra może już będzie lepiej. No niestety nie jest lepiej. Tak samo tutaj widzimy, na ogonie jest nadrukowane B-Power tego Bakugana, czyli 600 punktów.
mocy. Tu też można zaobserwować, że ten plastik na ogonie też jest jednak półprzezroczysty, ale nadal jest to bardzo nikła przezroczystość i naprawdę ten plastik powinien być bardziej taki szarawy. Natomiast no w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o tą jego sylwetkę, jak się prezentuje, a w zasadzie jak jest rozczarowujący w sumie, bo tak bym określiła tego Bakugana niestety. Jeżeli chodzi o jego składanie, to jest pierwszy stopień trudności, tak samo jak Gilator i jego składanie jest jeszcze prostsze niż Gilatora. Przede wszystkim składamy tutaj w ten sposób nogi Gilatora i przednie łapy, które tutaj podciągamy wszystko. Następnie ogon, który nam trzyma tutaj właśnie łapy Tretoriusa i na końcu zamykamy część z magnesem. I już, Bakugan jest zamknięty z powrotem w swojej kulistej formie. I cóż, no tyle by było, jeżeli chodzi o Tretoriusa i jego formę kulistą. Pora przyjrzeć się Bakubroni, z jaką przychodzi, czyli dokładnie Dark Sleech, bo tak się mniej więcej jego Bakubroń nazywa. Tutaj ona jest, proszę bardzo. Te małe elemenciki są dość śmieszne, bo w zasadzie przypominają takie kolce. Nie są w żaden sposób pomalowane farbą, nie wyróżniają się niczym specjalnym. Są do bólu proste, tak samo jak cały ten Bakugan Darkus Tretorius. Podobnie jest trochę z tą główną częścią na magnes, z tym, że tutaj jest przynajmniej zrobione więcej szczegółów i malowań innymi kolorami, czyli mamy tutaj właśnie tą zieleń, fiolet półprzezroczysty i znaczek domeny oczywiście Darkusa, który jest tutaj przykryty akurat tymi dwoma częściami dziwnymi. W sumie nie wiem, co to dokładnie miało być, nie pamiętam. Nie ma tutaj wiele do omawiania w przypadku tej Bakubroni. Gdzieś tutaj powinna być strzałeczka. A, tu jest, proszę bardzo. Tu jest strzałeczka, że niby tą stronę jakoś trzeba... Nie bardzo rozumiem, po co tutaj strzałeczka w tej Bakubroni, ale mniejsza o to. Po prostu otworzę ją na Bakuganie i zobaczymy, czy w miarę sensownie się to jakoś otworzy. Ale nie spodziewałabym się niczego specjalnego po Darkus Tretoriusie Ultra. Zobaczmy w takim razie. 3, 2, 1. No nawet się otworzyć za bardzo nie umie. Ale otworzyła się Bakubroń. Tutaj oczywiście mniej więcej ją przekręcę. Jest takie nunchako w zasadzie. Nie wiem, do czego to można byłoby porównać. W zasadzie w anime wyglądało to jak dwie olbrzymie maczugi po prostu. Nie jest to za specjalna Bakubroń, jeżeli chodzi o tą swoją tutaj wersję otworzoną. Nie jest to jakaś wielka, no wielka fajna rzecz niestety. Mamy tutaj oczywiście znaczek domeny Darkusa wyszczególniony i całość prezentuje się mniej więcej tak. A jeszcze oczywiście, żeby nie zapomnieć o Bakubroni dla Tretoriusa, czyli tutaj jeden element. Spróbuję to jakoś założyć, żeby w miarę się trzymało. O, proszę bardzo, jest jedno. Z jednej strony pasuje, teraz z drugiej. Niezbyt fajnie. No, dobra. Jakoś to teraz wygląda. No, trochę jest uatrakcyjniona jego sylwetka, ale nadal nie przekonuje mnie ten Bakugan. Jestem zawiedziona tym, jak Baku Light się niestety prezentuje, albo tym, jak się w zasadzie nie prezentuje. Spodziewałam się niestety czegoś więcej po tych Bakuganach, a niestety Darkusy w przypadku Baku Light są no dla mnie rozczarowujące. Nie wiem jak dla Was, może Wy uważacie inaczej. Piszcie w komentarzach, bo jak zwykle czekam na Wasze opinie oczywiście. Składanie tej Bakubroni jest w zasadzie dość proste, no nie wymaga jakiejś większej filozofii, tak jak większość Bakugir, ale to już jest naprawdę do bólu proste, bo z jednej strony składamy tak, z drugiej tak i już. No i proszę bardzo, Bakubroń jest zamknięta, tyle. Więcej filozofii tutaj nie ma. Postawię z powrotem na Bakuganie, żeby ładnie się to po prostu prezentowało. O ile to w ogóle może się ciekawie prezentować, bo mówię, dla mnie jest to dość spore niestety rozczarowanie. Liczyłam na coś więcej z tą Bakubronią, no i z samym Bakuganem Baku Light Darkus. Miałam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądać. Niestety Darkusy rozczarowują w wersji Baku Light, a przynajmniej ten tutaj Tretorius mnie trochę rozczarował swoją formą. Ale tyle mniej więcej o tym Bakuganie. Odstawię go tutaj przed swoimi kartami, żeby ładnie się prezentował. Chociaż nie wiem, czy on może się ładnie prezentować, bo w sumie... Znaczy, no nie jest taki zły, ale no nie przekonuje mnie do końca ta postać, niestety. Natomiast to by było wszystko o Darkus Tretoriusie Ultra oraz jego Bakubroni Dark Sleech. I tak oto prezentują się wszystkie tutaj te obecne Baku Light Bakugany ze swoimi zestawami Bakubroni. Myślę, że zaczynam się chyba przyzwyczajać do tego nazewnictwa,
Państwa, choć wyraźnie szło mi to wolniej niż w przypadku Bakurzeni. Zabiorę na razie tutaj tą jedną kartę otwarcia, żeby zostawić tylko jedną, ponieważ przyda mi się tutaj trochę miejsca, bo generalnie najważniejsze rzeczy już omówiłam, ale mam dla Was jeszcze jednego Bakugana, który jest tak naprawdę wielkim nieobecnym wśród materiałów z Armed Alliance. Wszystko dlatego, że choć nagrałam unboxing, to nigdy Wam tego Bakugana po prostu nie zaprezentowałam. A to dlatego, że tuż po Ventus Batrix Ultra zarządziłam wielkie przyspieszenie harmonogramu. Tak więc przedstawiam Wam jeszcze jedną bohaterkę dzisiejszego materiału, czyli tą tutaj, Darkus Cyrus Ultra oraz jej Bakubroń Bold Bow. Na początek jednak, zanim przejdę do Bakugana, odstawię go tutaj razem z jego Bakubronią, bo chciałabym najpierw omówić karty i Bakurdzenie, z którymi tutaj ten Bakugan szedł. Czyli proszę bardzo, mamy tutaj Bakurdzenie i mamy także wspomniane karty. Odstawię trochę bliżej tutaj tą kartę oczywiście otwarcia. Na początek jednak dwa Bakurdzenie, które idą z Darkus Cyrus Ultra. Są to dwie magiczne tarcze, czyli dwa bardzo dobre Bakurdzenie, które zazwyczaj dają dużo bonusów do statystyk. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Pierwsze Bakurdzenie to jest plus 4 Stabi Power i minus 2 karty energii do użycia Bakubroni. Czyli jest całkiem nieźle, naprawdę. Jest to Bakurdzeń o oznaczeniu numer 13. Kolejna magiczna tarcza to z kolei plus 500 B Power oraz minus 1 kartę energii do użycia Bakubroni. Ten Bakurdzeń ma oznaczenie numer 14. Tak one się tutaj mniej więcej prezentują. Ja je odstawię tutaj mniej więcej w tą stronę, żeby ładnie się tutaj prezentowały przy tym Bakuganie. Teraz czas na karty, które tutaj przychodziły z tym Bakuganem. Czyli kartę postaci i kartę supermocy. Więc zacznijmy od karty postaci dla Cyrus Ultra. Bakurdzenie, jakich wymaga, to wcześniej wspomniane dwie magiczne tarcze. Podstawowy poziom mocy 4 Stabi Power i 5 punktów damage. Czyli jak na bazę jest całkiem nieźle, chociaż punkty B Power nie są do końca zadowalające. Szczególnie, że nie ma żadnego dodatkowego efektu tutaj. Aczkolwiek, mając Bakurdzenie, jakimi są magiczne tarcze, możemy zyskać plus 650 punktów B Power, więc możemy mieć nawet 1050 B-Power mocy, więc to nie jest taki zły Bakugan jak na bazowe statystyki. Poza tym, co ciekawe, ten Bakugan w przeciwieństwie do pozostałych, no prawie, bo Gilator przecież ma wersję diamentową, tak samo Ramparian oraz Tretorius. Natomiast w przypadku Darkus Cyrus Ultra mamy do czynienia z jedną kartą ewolucji, a konkretniej ewolucją Titan. Ewolucja kosztuje 5 kart energii, po ewolucji mamy 1200 B-Power mocy oraz 6 punktów damage, czyli jest nieźle, a dodatkowo mamy jeszcze efekt, że jeżeli trafimy na Bakurdzenie, jakim jest magiczna tarcza, a zacznijmy od tego, że magiczna tarcza daje nam jeszcze spoko bonusy, możemy uzyskać aż 8 punktów damage dodatkowo, czyli po ewolucji kosztującej 5 kart energii możemy mieć 1200 B Power mocy i aż 14 punktów damage, co jak za 5 kart energii nie jest takim złym rozwiązaniem, więc ta ewolucja się całkiem nieźle prezentuje. Aczkolwiek jest to jedyna ewolucja, jaką Darkus Cyrus Ultra posiada. Natomiast jeżeli chodzi o jej wygląd na karcie, dużo bardziej chyba mi się podoba w Darkusie niż w Chaosie. To znaczy w Chaosie też jest całkiem ładnym Bakuganem, ale Darkus daje takiej fajnej drapieżności dla Cyrus, co mi się bardzo tutaj podoba. Zresztą dynamika tej karty, poza tej postaci, wszystko tutaj ze sobą pięknie współgra. Natomiast jeżeli chodzi o kartę supermocy, która przychodzi tutaj z tym Bakuganem, przychodziła oczywiście, jest karta dla Bakugir, która nazywa się Darkus Destroyers. Kosztuje 2 karty energii, żeby ją zastosować. Oferuje nam Shadow Strike'a, czyli nasze statystyki nie mogą zostać obniżone przez przeciwnika, a dodatkowo jeszcze plus 200 B Power i 1 punkt damage. Czyli jest to karta naprawdę niezła, fajna, którą można rozważyć, jeżeli chodzi o dodanie do swojej talii. Poza tym, jeżeli chodzi o artwork, który tutaj mamy, przedstawia on fuzję Dragonoid X Darkus, czyli połączenie Dragonoida i Tretoriusa, która notabene bardzo mi się nawet podobała, co było w sumie dla mnie sporym zaskoczeniem, bo nie sądziłam, że cokolwiek związanego z Tretoriusem może mi się podobać, ale jednak ta fuzja Dragonoida wygląda tutaj nieźle. Jest to jedna z sensowniejszych ewolucji, jaka została po prostu zaprojektowana. No ale tak prezentują się obie te karty. Karta dla Cyrus Ultra ma potencjał, tak samo karta tutaj dla Bakugir Darkus Destroyers. Obie karty są warte dodania do swoich zbiorów. Ja je tutaj odstawię na razie na bok, żeby mi nie przeszkadzały, bo pora przejść do samego Bakugana. No i tak samo jak w przypadku Darkus Tretoriusa, no niestety, mamy tutaj formę Darkusową, która no niestety plastik użyty do Bakuganów Baku Light w
bucie jest zbyt ciemny i niestety nie daje takiego fajnego efektu półprzezroczystości, jak w przypadku innych Bakuganów. Na plus jednak są widoczne rzeźbienia, które gdzieniegdzie są pozaznaczane tutaj fioletową bądź zieloną farbą. Mamy oczywiście fragment ogona, który jest wykonany z fioletowego plastiku, łapy tutaj z pazurami oczywiście zaznaczonymi zieloną farbą, znaczek domeny Darkusa, który znajduje się na skrzydle Cyrus. Tutaj oczywiście wypłaszczenie także z magnesem. No i jeszcze tutaj na samym szczycie, gdzie są te dziwne rogi Cyrus, mamy co ciekawe pomalowaną strzałeczkę, ponieważ jeszcze w trzeciej fali te strzałeczki były malowane po prostu, tak jak w przypadku każdego innego Bakugana. Dlatego się zdziwiłam, że żaden z tych Bakuganów, które tutaj omawiałam, nie miały tej strzałeczki zaznaczonej. Nie jest taki wielki problem, którego nie mogę naprawić, aczkolwiek wolałabym, żeby jednak było to zrobione już fabrycznie, tak? A nie, że ja muszę dodatkowo jeszcze poprawiać coś, co powinno już być zrobione. No ale jest to szczegół mimo wszystko. Cała reszta sylwetki Darkus Cyrus Ultra no prezentuje się poprawnie. Poza tym, że jest mało przezroczystości tego czarnego plastiku, to cała sylwetka prezentuje się poprawnie, tak samo jak w przypadku Chaos Cyrus Ultra. Natomiast odłożę tutaj tą Darkus Cyrus Ultra, ponieważ mam później zamiar otworzyć ją za pomocą Bakubroni, która jest do niej dołączona. Nie będę jej otwierać i składać z uwagi na to, że pokazywałam już składanie Chaos Cyrus Ultra, a przy Darkus Cyrus Ultra jest przecież to wszystko to samo, więc to nie ma po prostu sensu. Natomiast wezmę Bakubroń, jaką jest Darkus Bolt Bow. No i cóż, w przypadku wersji Darkusowej tej Bakubroni, no niestety to samo rozczarowanie, to znaczy fakt, że ono jest bardzo proste w swej budowie. Aczkolwiek muszę przyznać, że w wersji Darkusowej chyba dużo łatwiej jest przełknąć tą prostotę niż w wersji Chaos. Grot, który jest pomalowany zieloną, taką neonową farbą, półprzezroczysty fioletowy plastik tutaj na tych rogach, to prezentuje się całkiem fajnie, poprawnie, lepiej niż w wersji Chaosowej niestety. Mamy też oczywiście znaczek domeny Darkusa, no i te dwa mniejsze elemenciki, czyli też właśnie te strzały z pomalowanymi na zielono grotami i fajnie pozaznaczane jeszcze czarną farbą tutaj na tych szczegółach. Według mnie ta Bakubroń wygląda dużo lepiej w przypadku Darkus Cyrus Ultra niż Chaos Cyrus Ultra. To jest dość zaskakujące, ale po prostu takie mam wrażenie obecnie. Natomiast pora otworzyć właśnie tą główną część Bakubroni na Darkus Cyrus Ultra i zobaczyć, czy może tym razem uda się w miarę poprawnie otworzyć, czy nie. No przekonamy się. 3, 2, 1. Wyszło jeszcze gorzej niż za pierwszym razem, no nie. Chociaż nie, tym razem otworzyłam przynajmniej w odpowiednim kierunku tą Bakubroń. Tu jeszcze zamontuję oczywiście te dwa małe elemenciki. Ponownie niestety nogi Cyrus Ultra będą bardziej takie ściśnięte, przez co nie będzie ona tak prawidłowo stać jak do tej pory, aczkolwiek nie przeszkadza to w sumie w utrzymaniu stabilności tego Bakugana. I proszę bardzo, jest z jednej strony i tutaj z drugiej. Niech się ładnie to prezentuje. No i to samo przy Darkus Cyrus Ultra, co Chaos Cyrus Ultra. W wersji tutaj tej otwartej, w momencie kiedy patrzymy tutaj od frontu, ta Bakubroń wygląda nawet całkiem fajnie na tym Bakuganie. Ale gdy spojrzymy z boku i zobaczymy, jak daleko na ogonie ta Bakubroń jest, to już niestety cały czar pryska. Najlepiej tak naprawdę tylko z tej strony patrzeć na tego Bakugana, bo tylko z tej strony można się zachwycać, że wygląda to wszystko ładnie, fajnie i estetycznie. No i w sumie, jeżeli chodzi o tego Bakugana, to najlepszym elementem, tak jak w przypadku Chaos Cyrus Ultra, tak samo tutaj skrzydła są po prostu moim ulubionym elementem wizualnym dla tego Bakugana. Poza tym najlepiej wyglądają tutaj w wersji półprzezroczystej. Jedyny element, który w zasadzie czuć, że naprawdę jest półprzezroczysty i jest prawdziwym Bakuganem Bakulite, bo cała reszta wygląda, jakbyśmy mieli do czynienia ze zwykłym Darkusem, czyli tak samo jak w przypadku niestety Darkus Retoriusa, nad czym nadal niestety ubolewam. No ale ilość szczegółów, no trochę to wynagradza, można powiedzieć. Ta sylwetka Cyrus jest fajnie tutaj wykonana, trochę za bardzo zgarbiona. Chciałoby się, żeby Cyrus w tej swojej wersji kulistej była takim samym szczupłym i wysokim Bakuganem, jak jest w swojej otwartej formie. No ale cóż, taki design niestety przeszedł ostatecznie do produkcji i z tym mamy już do czynienia. Nadal śmieszy mnie to, że na początku wszyscy myśleli, że to po prostu miał być Garganoid. No i szczerze mówiąc, tak jak się patrzy tutaj w tej zamkniętej formie, to serio widać trochę Garganoida niestety. Szczególnie po tym pysku. Nie powiecie mi, że to nie jest podobne do Garganoida po prostu. No ale dobra, tyle mniej więcej o Darkus Cyrus Ultra. Ja ją tutaj odstawię, żeby jakoś się ładnie prezentowała. Tutaj oczywiście jej bakurdzenie. Odstawię też kartę otwarcie, żeby nie przeszkadzała. No i położę obie karty, które
które idą z tym bakuganem, czyli tak, żeby się ładnie to prezentowało wszystko. Albo baku rdzenie położę z drugiej strony, w zasadzie czemu by nie. To by było już wszystko, co chciałam opowiedzieć o Darkus Cyrus Ultra i jej baku broni Bold Bow w wersji oczywiście Darkusowej. Fajnie teraz widać to porównanie obydwu wersji Cyrus. No i niestety zdecydowanie lepiej wypada wersja Chaos. Chociaż to może tylko przez to, że po prostu wygląda jak diamentowy Bakugan. No nic. To by było już wszystko o nowych formach Baku Light dla Ramparjana, Cyrus raz 2, Gilatora oraz Pretoriusa, a także ich Bakubroniach. Pora więc na małe podsumowanie dzisiejszego filmu. Poza Darkus Pretoriusem Ultra jestem zachwycona tym, jak prezentują się nowe Bakugany w wersjach translucent. Szczególnie do gustu przypadł mi Aquos Ramparian. Kolor tego półprzezroczystego plastiku wygląda fenomenalnie dobrze. Natomiast Cyrus w Chaosie jest o tyle zabawna, że wygląda prawie jak diamentowy Bakugan. I gdyby nie użyta farba i kolory znaczka domeny, to łatwo można byłoby je pomylić. Gilator także pięknie się prezentuje w Baku Light Pyrusie i jest to zdecydowanie ładniejsza wersja tego Bakugana od wariantu podstawowego. Dziwna jest natomiast jego Baku broń, bo choć główny element posiada skrzydła, no to przecież w rzeczywistości zestaw dla Gilatora wcale ich nie posiadał. Czemu więc je dali? No podejrzewam, że na etapie projektowym miał je otrzymać, ale później, gdy projekty samych zabawek były już zatwierdzone i w trakcie produkcji, no to jednak postanowili to zmienić w anime i na kartach. W sumie śmiesznie wyglądałby Gilator ze skrzydłami, więc może lepiej? Chociaż fajnie byłoby zobaczyć tego Bakugana z możliwością właśnie latania. W tym wszystkim niestety trochę gorzej wypadają Darkusy w Baku Light, gdyż plastik użyty do ich produkcji jest niestety za mało przezroczysty, co nie daje tak fajnego efektu jak w przypadku innych tego typu Bakuganów. Może trochę źle, że zakupiłam bazową formę Pretoriusa, skoro mocno się ona nie różni od wariantu Baku Light. Z jednej strony tak, no bo są dość podobne, ale z drugiej strony też nie, no bo jednak są to jakimś rodzaju odrębne figurki. Teraz pewnie będę nad tym rozmyślać, ale dobra, mniejsza o tym. Tymczasem pytanie do Was. Jak Wam się podobają te Bakugany? Czy któryś z nich szczególnie przypadł Wam do gustu? Macie może któregoś z tych Bakuganów w swoich kolekcjach? A może dopiero planujecie ich zdobycie? A może one Was w ogóle nie interesują? Dajcie znać w komentarzach, bo jak zwykle czekam na Wasze opinie. A poza tym pamiętajcie, że im więcej piszemy i dyskutujemy, tym lepiej dla naszej ulubionej serii. Poza tym w tym miejscu chciałabym także zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, a także zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych nowości z mojej strony. A jeżeli chodzi jeszcze o taką drobną zapowiedź kolejnego materiału z serii Bakugan Armed Alliance na moim kanale, to już w kolejnym filmie zaprezentuję Wam kolejną wyjątkową fuzję, która jako jedna z nielicznych w drugim sezonie doczekała się swojej Bakubroni, a będzie to połączenie Ferola domeny Aurelius z Gilatorem domeny Pyrus, czyli Farol X Pyrus oraz jego Aurelian Accelerator. Jeżeli ciekawi Was, jak ten Bakugan i Bakubroń prezentują się na żywo, to mam nadzieję, że zobaczymy się już pod kolejnym moim filmem. No a tymczasem z mojej strony to już byłoby wszystko. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tymczasem ja już się będę żegnać, tak więc do zobaczenia!